Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Karle i zapraszam na kolejną część przygód w grze Skull and Bones, teraz już w pełnej wersji. Dzięki uprzejmości wydawcy spotykamy się 3 dni przed oficjalną premierą, ponieważ podesłał klucz do wersji premium, no i tym samym możemy wracać do naszej głównej fabuły. Teoretycznie mieliśmy już kawałek live'a wczoraj, ale przyznam, że zrezygnowałem ostatecznie z publikacji jego zapisu. Można zobaczyć na Twitchu, bo tak naprawdę niewiele się tam wydarzyło. Cały problem polegał na tym, że po wejściu do pełnej wersji gry niestety nie zapisały się ustawienia z bety. O ile nasz postęp w historii jak najbardziej działał, tak wszelkie ustawienia graficzne, dźwiękowe trzeba było dobierać znów na nowo, no i po części w pewnym stopniu do tego wykorzystaliśmy live'a. Co to za gazeta? Coś o nas? Coś o nas? Nowe Brothers and śledztwo? sisters, rejoice! Radujcie się, bracia i siostry. Ta piękna czarna brygantyna, która kiedyś była postrachem mórz, wreszcie została skradziona i znów sieje hen do żony postrach. Jak pamiętacie, te łotry z kompanii panicznie bały się tej łajby, co nie przeszkadzało im jednak przez lata trzymać jej na kotwicy we własnym porcie. Pewnikiem ciekawiście dlaczego? Ano przez klątwę. Tak, moi mili, ja też uważam kompanię za zgraję bezmyślnych kretynów. Jedni twierdzą, że statek jest nawiedzony, inni, że przeklęty. Nawet ich rodzimi korsarze nie chcieli nim pływać. Ale wiecie, jak jest moje zdanie. Niech ci sodomici boją się duchów i upiorów, a my radujemy się zamętem, jaki sieje popeliny korsarz. Może tak go nazwiemy. Klątwa? Klątwa trzymała tę łajbę na kotwicy. Teraz dopiero zobaczycie, do czego jest zdolna. 3 kupców poszło na dno w ciągu tygodnia. Cały ich ładunek i srebro zrabowane. A to przecież nie koniec. Widać jak na dłoni, że załoga tej łajby nie zamierza poprzestać na morskim rabunku. Ostatnio widziano, jak plądrowano Gujrondę i w tym tempie te obwiesie za miesiąc będą bogatsze niż sam Skurlok. Tylko nie powtarzajcie, może tak powiedziałem. No ładnie, ładnie te popeliny nam tutaj skoczyły. Jeszcze list jakiś? Nowe śledztwo. Dio papa. Thank you so. To ja może przeczytam. Nie? Dziękuję, dziewczyno, by nas wyręczyła, ale ja wiem, jakby to się skończyło. Drogi papo, bardzo ci dziękuję za tą lampę, którą mi przesłałeś. To taki niezwykły strój. Będę o niego pieczołowicie dbać. U nas wszystko dobrze. Mama tęskni za tobą, a babcia Charlotte wreszcie wykurowała się z tej paskudnej grypy. I w życiu nie zgadniesz, co mi powiedziała. Twierdzi, że krwawa Bones była jej siostrą. To jakieś majaczenia w pogrypowej gorączce? Czy sobie ze mnie dworuje? Na pewno słyszałeś o krwawej Bones. Czytamy jej historię w dziale o najsłynniejszych piratach Oceanu Indyjskiego. Nigdy nie ograbiła swoich ofiar, ale za to nadziewała je, wpychając srebro, rubiny i perły głęboko do gardeł. Cóż za niespotykane okrucieństwo. Ale babcia Charlotte twierdzi, że krwawa Bones miała pewien sekret. Zawsze zatrzymywała dla siebie szafiry. Intrygujące, prawda? Chyba, że babcia stroi sobie ze mnie żarty. Tak czy inaczej odkryłam coś, co cię zainteresuje, papo. W księdze było podane, że Bones zdobyła kiedyś potężną francuską fregatę, której wrak pozostaje nietknięty po dziś dzień. Podobno spoczywa gdzieś nieopodal Hovovoho. Jaka śmieszna nazwa. Może to właśnie ty odnajdziesz jej szafiry, a ja przeczytam o tobie w kolejnym wydaniu najsłynniejszych piratów. Z wyrazami miłości, Daphne. Daphne, Daphne. No i tutaj najważniejsza poczta, bo jakby taka trochę fabularna. Odbieranie poczty. Chyba jeszcze nie syn wolności. Zakarbuj sobie moje słowa, kapitanie. Każdy zatopiony przez ciebie statek sprawia tylko, że twoja własna łajba staje się coraz wyraźniejszym celem. Już teraz twoi wrogowie srożą się i spluwają na dźwięk twojego imienia. Jakież piękne jest to uczucie. Nadszedł czas, aby zwiększyć zasięg twojej floty. Barka, słup czy padawakang? Jeden czort. Twoi wrogowie spostrzegą banderę na długo przed tym, nim spadnie na ich głowy twój gniew. No to standardowo za zdobycie kolejnego poziomu, tym razem zabójcy, ale mamy. Dawaj do magazynu. Mamy list z zaproszeniem i to jest ciekawe. Twoje poczynania na Czerwonej Wyspie nie przechodzą bez echa. Damy ci możliwość obrania kursu na otchłań. Porozmawiaj z karczmarką w Le Point Mouet, a otrzymasz dalsze instrukcje. Wierz mi, opłaci ci się to, przyjaciel. Oho, mieliśmy do Skurloka się zgłosić, ale to Skurlok może poczekać, może nie trzeba daleko płynąć. Zaintrygowali mnie tym. Tylko gdzie my mamy karczmę? Jakby tam. Nie chodziliśmy nigdy tak daleko. Nowy zleceniodawca?
silniejszy od Skurloka. A faktycznie w becie było mówione, że jak pojawią się ośmiornice, to warto do nich zajrzeć. Jeszcze notatka? Może nie będzie taka długa, nie? Wypróbuj numer 151. Okej, okay, przepis jakiś. Może wypróbujemy. W każdym razie, o co tutaj chodzi? Nara? Nie, nie, wcale nie nara, żartowałem. Pogadamy? Hello! There's a few new faces recently, but yours is the face everyone is talking about. Welcome to St. Anne. This oasis of joy is Le Pont Muet. An odd name for a lively place, I grant you. I'm the owner, but also the barkeep. Mixing and making drinks is my passion, among other things. If you're adventurous, try one of my blends. If you just want the best rum in all the seven seas, you can get that too. Come in, put your feet up and let your guard down. Enjoy some peace and pleasure. A word to the wise, though. Make your waves outside, not in here. I'm not as sweet as I look. Hmm? You understand me, Galbi? Good. But listen to me doing all the talking. You must be thirsty. What's your poison? Widzieliśmy taki fajny przepis. To naprawdę jest tawerna? O, polepsze relacje i o. Only my oasis of cool drinks and thirsty travelers enjoying the shade. Well, what do you drink? Ta duża paczka tu pasuje? Tylko mówmy prawdę. Podobno można tu ubić prawdziwy interes. O, list. Real business, eh? I like that. You know what you want. All right, Galbi. This is how it works. Before our little family, there were some big fish around here eating all the little fish. That's not good for business. So, we offered a service that evened the odds. Now, everyone has a chance. You might still get eaten, mind. But you might get fed too, and fed well. All we ask in return is a reasonable one-time donation. And discretion. So, that's it. What do you say? Are you sure you want to turn the golden wheel? Ile to skromny datek. Drobne przysługi otwierają w kręgu drogę do wielkich sposobności. Wejdź do kryjówki przemytnika, aby kontynuować inicjację. Dobra. Za starem 2500 mamy. Take the entrance through the barrel. I'll meet you inside and give you a grand tour. Brzmi ciekawie. Witamy w kręgu. Tutaj zaczyna się twoja wędrówka ku mianu najbogatszego pirackiego przedsiębiorcy na całym Oceanie Indyjskim. Przechodząc inicjację, Jani, ty dowiesz się wszystkiego, co niezbędne do osiągnięcia sukcesu w przemytniczym fachu. Co, możemy jakieś pieniądze zarobić tutaj? W końcu jakieś duże pieniądze, a nie tyle, co tam z morza wyłowimy? Aha. I bo my ci zapłaciliśmy te 2500. Wejdź do kryjówki. Jak to ma działać? Pobijemy się z kimś? On the map, you'll now see our supply network. It shows all that's happening in the Indian Ocean. Information is our thing. The helm has eyes and ears everywhere. If it's not here, it's not out there. I promise you, opportunities abound. From outsiders to locals and plain shipwrecks, all of them have plunder. Things change fast out on the water. Opportunities move between outposts and factions, so you need to be quick. Check the supply network. Chase some leads and scrape a few holds. Come back to me here with any sugarcane you find. Cukr jej się zachciało. Siatka zaopatrzeniowa podpowiada ci, gdzie zdobyć trzcinę cukrową oraz inne materiały kręgu. Gdy dawniejsze sposobności z czasem wygasną, w ich miejsce pojawią się nowe. Zaglądaj tu regularnie, aby nie przegapić jakiegoś lukratywnego interesu. Wszystkie przyjęte przez ciebie sposobności kręgu są zarejestrowane w zakładce Krąg, dostępnym w dzienniku.
Jej pokaż te sposobności. Cukier to my chętnie. Trzcina cukrowa. Cena za sztukę 12,5-200. Wspólnik kręgo wystawił na sprzedaż transport towaru o nazwie trzcina cukrowa. Ale to na pewno jest trzcina cukrowa? Dobra, będziemy tam przy okazji, to ogarniemy. Dziękuję za kontrakt. Jeszcze jak tutaj jesteśmy... Realizuj pierwszy kontrakt. No rozumiem, że jak popłyniemy w tamtym kierunku po trzcinę, ogarniemy temat i zaliczymy misję przy okazji. Dobra, ale tu widziałem gdzieś jakąś lekturę. Halo? Dziewczyno, w ogóle jak stąd wyjść? A, chyba, że tu po prostu. O, mamy cię. Podnieś list. No, już myślałem, że coś nas ominie. Witamy w kręgu. Niniejszym dokument przedstawia warunki i zasady współpracy z naszymi partnerami i wspólnikami celem stworzenia dobrego i opartego na wzajemnym szacunku gruntu pod interesy. Czym jest krąg? Naszym celem jest świadczenie wygodnych i przyjaznych usług, gromadzenie informacji, zapewnianie jak najlepszych łańcuchów produkcyjnych i sieci transportowej. Co oferuje krąg? Dzięki naszej siatce zaopatrzeniowej udostępniamy Wam najciekawsze sposobności, o jakich tylko donoszą nam wspólnicy. Można u nich pozyskać surowce, z których później powstaną cenne towary w naszych pracowniach. Członkowie kręgu mogą też korzystać z rejestru zamówień, by wyszukać oferty oceanicznych przemytników. Jakie są zasady kręgu? Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za relacje pomiędzy naszymi członkami poza siedzibami kręgu. Jednak w okolicy kantoru surowo wzbronione są rękoczyny, groźby oraz kradzieże wymierzone w innych członków organizacji. Możecie swobodnie przekazywać dalej pozyskane u nas informacje lub łączyć siły z innymi członkami podczas dostarczania towarów. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za ewentualne spory, do których może dochodzić na gruncie swobodnie zawieranych spółek. Wielkie skargi i pytania należy kierować do odświernej w danej kryjówce. Z otchłani. No dobra, wychodzimy z otchłani. Wracamy i teraz możemy spokojnie iść robić interesy ze Skrullokiem. No spoko, spoko. Koleżanka chyba była jeszcze dostępna w becie, tylko mieliśmy zbyt niski poziom niesławy, żeby z nią jakoś tam sobie pogadać. Teraz wiele się zmienia. Zresztą sam Skurlok chce się do nas teraz odezwać. Niewiele się zmieniło na naszej łajbie, bo tylko polepszyliśmy pancerz, ale to wystarczyło, żeby wejść już na piąty poziom. That wine, meant for the crew, mind you, was part of a hefty down payment. Some scheming French turncoats want to make a violent power grab for the regional office, so they hired Skurlock and his, persuasive ways to attack the Compagnie Royale Fort. Margareta, please. And in this state, he couldn't steer a ship even if his dear old Margareta came calling. Don't go much. We're in a pickle now. If we don't deliver on the gig, Skurlock's reputation will be in tatters. If only there was someone skilled enough to pass as him and helm his ship. Coś sugerujesz, jak rozumiem? Diabelski gambit. Utrata transportu grozi pogorszeniem relacji Skurlocka z Teulingiem oraz utratą kontroli nad jego interesami na Czerwonej Wyspie. Zrealizuj plan opracowany przez strażników Skurlocka, aby odzyskać zaginiony transport do Nowego Jorku. Oby tak to działało. To co, może zajmie miejsce, tak? Well, I'll be. What are the odds? You look about Skurlock's size and disposition, maybe not as raffish. There's a chance you could pull it off. But first, you'll need to look the part of a kingpin. Here, take these spare garbs from Skurlock's wardrobe. Don't worry, it's fair game. He takes our wine, we take his clothes. Once you're all dressed up, head out to where the ship's berthed. I'll make sure the crew's in on the plan. I made it to sea, Ma. What would Nuncle say? Get cracking before he sobers up, and don't fuck this up, or it'll be our heads that roll. Dobra, chociaż... Nie wiem, czy powinniśmy im ufać. Podejrzane to wszystko. Chcą nas nauczyć, jak się przebrać. Ja wiem, że się nauczyliśmy tego dużo szybciej, ale niech im będzie. No cześć.
krawcowa. Wystarczy wejść tutaj. Czekaj, czy będziemy musieli mu oddać te ciuchy? Wystarczy wejść tutaj i wybrać odpowiedni zestaw. O, chyba nawet ten. Tak? Zestaw krwi? Może. Dobra, bierz. Za darmo chyba, prawda? Nie, to jest 800. Gdzie jest zestaw Skurloka? Kurczę, dali nam chyba sam surdut. Do tego dorzuciłem jeszcze odzienie z pakietu Niesławy. I jakoś wyglądamy. No nie wygląda jak nowe, ale w sumie to nie miało wyglądać jak nowe. Możemy wychodzić. Myślałem, że cały jego zestaw dostaliśmy czy coś. Pozostań w rejonie zlecenia. Dobra. Tak na czerwono, jakby nie wiem, co się tu wydarzyło. Gdzie jest rejon zlecenia, że mamy pozostać? Tu gdzieś? Zmieniamy łajbę? Wpuszczą nas do środka. A nie, to oni chcą gdzieś tam daleko, żeby płynąć. Może to i dobrze. Gdzie to jest? Ej, rejon zlecenia? Tutaj? Nie, na bank nie. Za sterem. Skorzystaj. Nie, nie za sterem. Diabelski gambit. Tak, to nas interesuje. Tu mu się schował. No to dobra, lecimy tam. Czyli co, na naszą łajbę? Tylko się zastanawiam, bo ostatnio przerobiłem naszą łajbę między odcinkami, tak żeby wyglądała nieco bardziej piracko. I teraz zastanawiam mnie, czy ten wygląd nie będzie ściągał kłopotów na siebie. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Jeszcze statku nie zmieniliśmy, więc żagle sta... A, czekaj, może jeszcze zarządzaj ładunkiem, bo jakąś paczkę dostaliśmy. Co prawda pewnie paczkę z ubraniami, to stąd się biorą te pakiety. A może nie, otwórz. Warsztat prochowy, fajnie, fajnie. I co to wszystko? Zwiększa uszkodzenia zadawane wrogim statkom od efektu podpalenia. No my nie podpalamy. Żagle staw. Wypływamy. No i w końcu trochę jak pirat tutaj możemy się zaprezentować. O, proszę bardzo, pod taką banderą pływamy z jakimś tam kościotrupem u góry. No zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie dumny, że pływaliśmy w jego imieniu, a nie odwrotnie. A, uzbrojenie odblokowane. Spoko. Tędy się przeciśniemy. No jakby skrót, jakby skrót. Nie pływaliśmy z tej strony. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chlebek jest, zestawy naprawcze gotowe. Szybciej nie popłyniemy. A, pokaż to z góry. Uła! Temu nie zazdroszczę w takim miejscu. Dobra, żyjemy. Juta. No może się przydać jeszcze to tak na szybko. Oj. Za szybko odpłynęli. Dobra. A jeszcze trochę? A jeszcze trochę. Bo z tego robi się całkiem fajny materiał później do poprawy naszego czy to uzbrojenia, czy pancerza. Więc warto brać na przyszłość. Ale lecimy na misję. Będzie jeszcze okazja. O kurczę, ile tego tu rośnie. Nawet nie wiedziałem. Zostawimy w spokoju. Niech mają. No i przyznam, poszukaj. O, wrak statku. Nie, anuluj. Który? To chyba ten na czerwono. Nie chcą nam go oznaczyć, więc wygląda jak właściwy cel. W ogóle jaka ładna miejscówka na takie spotkanie. Tylko, że jakby przyszło nam walczyć. A tam to zawsze burza. Chcecie coś zaśpiewać? Zmień statek. Oby się chłop nie obraził. Splądruj fort, etap czwarty. Dobrze. Jak to w ogóle pływa? Co on tu ma za działa? Tu coś ma, tu coś ma. Tył też ma. Dobra, wszędzie są armaty. Tyle dobrze. Załadowanie do pełna. Więc... O, Skrlok, piosenka. Może tak lubi. Jakie to szybkie, nie? Oj, takim to by się chciało pływać. A będziemy mieli pewnie lepsze.
No dobra, zobaczmy na co stać tę łajbę. Jeżeli chodzi o... Ładnie to wygląda. A w ogóle coś jeszcze mamy na LB. Jak to działa? Coś chyba w naszą stronę leci, ale póki co tu jesteśmy bezpieczni. Nie, nie jesteśmy bezpieczni. Brasuj. Brasuj albo płyń w ogóle. No trzeba uważać, na co się tu pchamy. Nie chciałbym tutaj przed... Te działa tu wyjść, ale może jesteśmy za nisko w stosunku do nich. W miarę dość szybko idzie to usuwanie tego. Zobaczymy. Mała panika, bo nie wiedziałem czego się spodziewać po wrogu, ale widać, że on taki w miarę spokojny jest. Chyba wie, kto do niego podpłynął. Jesteśmy bezpieczni, czekamy na okręty wroga. Jak to działa, mnie zastanawia, bo trochę mi się kojarzy... O, spływaj stąd. Trochę mi się kojarzy... Wspomnianym wcześniej Black Flagiem te forty. Możemy go wziąć taranem? Jo, i tak my możemy w nich wpływać. W tę stronę mi się podoba. Tu widzę, że chcą zniszczyć kawałek wyspy. Może nielegalnie. Wykorzystają naszą walkę do tego, aby rozszerzyć swoje horyzonty. Możemy do nich stąd walić? Kurczę! No myślałem, że będzie miał większy zasięg. Ale to mi się podoba. To musimy sobie gdzieś zafundować na naszej wajpie. Wygląda naprawdę dobrze. I działa naprawdę dobrze, jak trafi. Oj. Tylko jedyny minus, że trochę czekamy z załadunkiem. No, gotowi? Gdzie oni tam by mieli? Gdzieś tam? Chyba tam tak to działa. Zabij wszystkich. Dobra. Wiemy, jak to śmiga. Tylko znaleźć wajbę. Jest. Chyba wieża padła. Z dobrych wieści. No ale przyznam, że to tylko narobiło ochoty na więcej w niedalekiej przyszłości. Co jeszcze byśmy mogli tu wyciągnąć z tych walk? Nowe zabawki, tak chyba twórcy chcieli nam pokazać. No słuchaj, słuchaj. Dopiero poznałeś początek możliwości, jakie ta gra niesie ze sobą. Co, może trzeba było ich brać taranem? Dość szybko się przebijają. Trzeba przyznać, że wrogowie też się nam się w trakcie rozwijają całej przygody. Wspomnienia z Black Flaga, z tym muszkietem. Jeszcze jakbyśmy sami mogli... Wow! Jeszcze jakbyśmy mogli sami z tego korzystać, to by było coś. No niestety. Załoga chwilowo zmęczona. Ale co, my nie damy rady... Tu uważaj, wyspa. Słuchaj, ta wyspa by mogła nas chronić. Dobra, czy my jesteśmy w stanie z tego przywalić? I... No tak wygląda dość nowocześnie, przyznam, ten atak. Robi wrażenie. Jakby z tyłu ją odpalić czymś. To leci? Tak. Kątem. Załadowane to coś już na LB? Załadowane. Tu się zastanawiam, ale to chyba bardziej tak musimy wystrzelić. O! I tu będziemy mieli ładny widok na to, czy w ogóle doleci na nich, ale wygląda na to, że... Tak. Zatopiony. Rabuj. Wierzę, że ktoś jeszcze do nas... Zabij wszystkich wrogów? Dobra. Najgorszy z dotychczasowych, ta wieża. Ale skąd oni jeszcze strzelają te takie... Powiedzmy artyleryjskie pociski. O, ciekawe jak to. Doczekamy się. O, stój, nie wpływaj w to. Albo dobra, uciekaj. Nasze tu już też. Kurczę, w ostatniej chwili. Wybronione. No jeszcze trzeba sobie wyrobić wyczucie. Ale to wiecie co? Jak wy płyniecie na nas, my płyniemy na was. Nie wiem, kto na tym gorzej wyszedł. Nie? Tacy byli chętni. Rozpędzeni, a my chyba i tak mamy zniszczyć nie te mury tutaj, tylko tam wejście do bazy. Ale chętnie popatrzę, jak to wszystko wygląda. Kurczę, jakby tak w okręt wroga z tego wycelować, to by mogło być piękne. Jedyny minus, że ten atak z góry aż tak dobrze na to nie działa na tę wieżę. Więc musimy inaczej ugryźć temat. No i cześć. Z wami też chyba musimy inaczej pogadać.
Podpłyń bliżej? Niekoniecznie, ale nawiń. No i chyba jako tako nie musimy zbierać łupów, bo nie wiem, czy to i tak by nie szło na konto Skerloka. Ale za to bardzo chętnie ich zatopimy. O! Znaczy liczę, że Skerlok coś nam odpali za całą tę misję. Dobra, tu w ogóle widzę wieżę na środku. A, myślę, że wycelowaliśmy, ona chyba do nas przywaliła. Przynajmniej wiemy, skąd te strzały idą w naszym kierunku. No przyznam, że ta bombarda na ich szczycie wieży robi robotę, a co gorsza, jeżeli my jesteśmy zainteresowani atakiem na bombardę, to musimy z tego tutaj atakować, a jednocześnie przyznam, że ten widok, zaraz przywalimy w coś, strasznie nieprecyzyjny jest ten widok. To nasz atak, no przyjmiemy na klatę, na brasowanie. Jak to rozbija! Nie wiem jeszcze, jak wykorzystać ten nasz strzał, bo chciałbym z góry widzieć to wszystko. A to trochę jakby... O właśnie. Jakby nie dawało nam tego widoku z góry. Oddalić jako tako też nie mogę całości. Że po prostu zniszczmy im te mury. A resztę już zrobimy po drodze. Dziękuję. A tutaj jakby to... No tak jakby tutaj to mniej więcej mogło spaść. O! I teraz wygląda, jakby wycelowało. No i idealnie. Mamy to. Posiłki są w drodze? Idealnie. Idealnie. Walczymy do końca. Skerlok byłby dumny. Kiedyś to wyczujemy, żeby było dobrze. No musimy tak chyba pod wieżę i tyle, co nas widzieli. Ustawić się bezpiecznie. Tak! I to jest coś! I to jest coś, tylko gdzieś, no właśnie... Statki wroga nam... namieszały w planach. Inaczej, zbrasujemy, będziemy stali. Myślałem, że jak czasem na tego, na Wielkanoc, pukąc się jajkiem. No i trzeba było podpływać do nas? Spoko, bierz wszystko. Skarlak jak na kacu tutaj wstanie, to się zdziwi w ogóle, co tu się stało przed momentem. Bierz skarby, ale przede wszystkim to weź. Tak, oj, chyba trochę przestrzeliłem. A nie, trafione. Może jeszcze nie zatopione, ale... I wy do nas tak jak ostatnia straż podpływacie? No ale trzeba przyznać, że potrafią rozbić brasowanie tak na raz. No dobra. Całkiem twarda bestia jednak, przyznaję. Wspomnienia z Black Flaga ponownie. Trochę strzał z muszkietów, ale my wykorzystajmy chwilę, że w miarę tu się można poruszać. Teraz chyba się uda. Jeszcze raz, jeszcze musi. No, trzeba przyznać, że te małe wysepki to nieźle im tutaj tyłek chronią. Nie, jednak chyba już poszło, z dymem wszystko. Na wszelki wypadek, ostatnie, na dobicie. Podobnie jak z tobą tutaj, kolego. Mamy to! No trochę sobie popływaliśmy, trochę poćwiczyliśmy, trochę zobaczyliśmy, jaka przyszłość nas na morzu tutaj czeka. I że to jest całkiem przyjemna przyszłość. Mam też wrażenie, że warto nieco odważniej podchodzić do tych potyczek, bo tak jak widać, jest to nagradzane całkiem ładnymi widokami. I co ostatni? A jak nie, to dajcie nam całą ekipę. Normalnie to po trzy przypływały na takie tutaj rozstrzygnięcia. Tu proszę. Jednak łajba Skorloka to łajba Skorloka. No nie wiem, czy bym się tak cieszył, patrząc na to, że mamy maksymalny poziom pościgu na karku. I chyba trzeba wracać do domu. O, ktoś też... Myślałem, że ktoś też statkiem Skerloka płynie na tę samą misję. Coś nas ominęło, walka między graczami.
Niekoniecznie. Dokąd płyniemy? Wracamy do domu, czyli co? Wracamy oddać łajbę. A tak miło było. No ty, płonąca forteca? No ty chyba sobie jaja robisz. No właśnie. Oni nie wiedzą, co zaatakowali. Ciekawe, po ile Scarlock sprzeda tę swoją krypę. Ale trzeba przyznać, że można by było na niej się dorobić całkiem nieźle. Jak pakiety naprawcze. Uuu, no tak, ale jeżeli on ma tak długą wytrzymałość, czy tak dużo tych punktów wytrzymałości, to ten pakiet naprawczy faktycznie może nie wystarczyć na całość. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich widoków. No co, wracamy niestety. Nasz też jest ładny. Zwróć odzyskany ładunek, ale niekoniecznie cały, tylko ta jedna skrzynka chyba idzie do niego. Aż zobaczę zaraz, no standardowo. Nauczyłem się już obijać o te brzegi. Dobrze może, że nie ma za to kary, bo ja dziękuję. Ja. Mam wrażenie, nie wiem czy to kwestia zmiany statku, ale mam wrażenie, że po becie twórcy chyba wzięli trochę do serca to, że te statki były wcześniej zbyt skrętne i one teraz wchodzą takim szerszym łukiem. Trzeba zupełnie inaczej się zadawać niż to miało miejsce wcześniej. Być może zmiana tej krypy, ale pływaliśmy nią trochę i wydaje się, że wcześniej była bardziej zwrotna. Teraz muszę nieco sprawniej operować żaglem, czasem odpuścić tę prędkość. Co ostatecznie myślę, że jak się przyzwyczaimy, może wyjść akurat w grze na plus. Nie będzie tak łatwo tutaj pływać. Dlatego jeszcze to obijanie po brzegach nam wchodzi trochę w grę, bo jeszcze się nie przyzwyczaiłem do tego nowego skrętu. W każdym razie, z każdą chwilą idzie coraz lepiej, a przynajmniej na to liczę, że tak będzie. Ładne ujęcia będzie można przynajmniej robić. O, coś takiego. Jak wpływamy do portu. Kamera telewizyjna kiedyś w tych Need for Speedach czy innych ścigałkach. I co, to tyle? Znaczy fajnie było zobaczyć, taki przedsmak przyszłości. A nawet to bym powiedział, że przyszłość maluje się chyba w lepszych barwach u nas. No bo tak jak widzieliśmy, to był 10 poziom okrętu, 9. A zakładam, że my spokojnie możemy zajść dużo, dużo dalej. Tylko trzeba opuścić świętą Ankę. Ona nas ogranicza. Nie mamy tu przyszłości. Musimy złożyć wypowiedzenia Scarlockowi. No siema, panowie. Macie to, no. An entire company fought up in flames. They're saying the fires can be seen all the way from the Red Isle. Got the whole of St. Anne talking about what Scarlock's done. Oh, well, what you've done. But that stays between us. You know. You looked a right natural out there in Scurlock's boots. Could see you growing into a pair of your own someday. Scurlock's reputation is safe, and our little French turncoats are satisfied. What a world we live in, eh? Doesn't matter whether you're a pirate or a prefect, you'll stab someone in the back just for a shot at glory in game. Fine work, anyhow. The boss man's sobered up. And he's already plotting to strike further into the heart of Compagnie territory. I'm sure he'll want to share these plans with you. So head inside when you're ready. Who knows? Scurlock might even share some of the wine this time. Możemy w tym stroju? Mogę się spotkać? Mam jeszcze interesy? Nie, nie, możemy, możemy. Finally, a captain I can trust. Czyli to ty, dziadu, kryłeś ten statek. No dobra. Teuling niestrudzenie domaga się coraz więcej egzotycznych towarów z wybrzeża Afryki, ale Ungwańczycy wcale nie zamierzają na to pozwalać. Zrabuj dla Scurlocka egzotyczne towary z wybrzeża Afryki. Czyli? Karadek threatens my life. And now makes sport of my ships. He prowls about in that warship, Le Spectre. Cargo meant for Tulin falls into Karadek's hands.
He taunts me like I'm a caged animal and I've got the urge to bite. Our foe draws near, but the demands of the pirate round must be met. If Chulin removes his backing, the port will crumble. Chyba już czas bym zmierzył się z Kadrekiem, albo musimy działać z dala od oczu. Nie no, chyba jesteśmy gotowi. Karadek's a wolf, and pirates are his sheep. We must lure him into a trap of our own making. Karadek will fall, and I trust your hand to deal the blow, but have patience. I would hate to lose a good captain. The coast of Africa bears fruits yet unplucked. Bring them to me, and I'll see Chulin plied. This port will stand. My lesser captains, I'll keep them here in the Red Isles. You'll head off to the coast of Africa, while I feed them to Karadek. Watch out for the Spectre. Get those goods, Cully. So my captain's deaths may serve a purpose. Ej, bo my tam trochę pływaliśmy. Może mamy te towary, których ci potrzeba. Co z tej Afryki tam? Przywieźć. Fajnie, bo armatę nam da. Kość słoniowa. No kurczę, 4 na 6. Nie chcesz 4? Przekaż. No, to jeszcze 2. No cóż, a było tak blisko. Jaki to byłby piękny finał misji, gdyby się okazało, że... A wiesz, my sobie tam czasem zwiedzamy te wybrzeże Afryki. Ej, coś zyskaliśmy. Kurczę, nie wiem, czy on nam nie dał jakieś armaty, więc nawet bym nie robił nowych, bo albo dostaliśmy za misję, albo dostaniemy teraz, więc po co wydawać pieniądze na głupoty? Pokaż, zarządzaj statkiem. Pokaż uzbrojenie. Są nowe... Oj. Co jest? Czemu takie słabe? Przeładowanie. Zasięg jaki marny. Kurczę, na krótki zasięg. Co tu trzymać? No tu mamy podtapiającą. Tu mamy długie działo. Ono jest naprawdę świetne. Z fajnym zasięgiem, czyli trzeba pamiętać. Z lewej strzelamy na krótko, z prawej na daleko. Z tyłu strzelamy. Ale tu chyba coś, co też potrafi gdzieś tam pociągnąć nieco dalej. No i do tego, kurczę, ta bombarda 2, no ale jeszcze daje radę, chociaż mam wrażenie, no tutaj zadaje ładne obrażenie, mamy wszystko, płyniemy z tym, co mamy, szybka podróż, jak wrócimy z kosteczkami, no to sobie też przejrzymy te nowe łajby, bo może warto by było coś i w tym temacie zdziałać. Wypadałoby tylko zejść na ląd, niekoniecznie, obrać dobry kurs. The coast of Africa is known for its exotic goods, which are said to be the envy of New York's elite. Skurlock must be desperate to impress Dueling with such rare finds. But the Ungwana will not hand over the ivory without a fight. We should be prepared, Captain. Kurczę, bez obaw. My wiemy, jak z tymi kosteczkami tam sobie radzić. Szczególnie, że jednego to tam prawie powaliliśmy tam wraz z portem. Gdyby nie to, że ten czerwony dziad przypłynął. W sumie, na którego polujemy. Ale cóż, bywa i tak. Jest szansa? Nie, to raczej nie ma naszych kosteczki. Chociaż warto sprawdzić każdego. Kusi. O. Nie ma. Jesteś tacy strasznie zestresowani, jak widzą, że ktoś ich namierza. No halo, my tu tylko się rozglądamy. Szczególnie, że widoki ładne. I muzyka będzie przyjemna. No było dalej niż się spodziewałem, ale chyba mamy kogoś z kosteczkami. No, kolego. Co my przetestujemy na tobie? Wjechało ładnie. Tu pamiętamy, że mamy... No właśnie, te piękne działa. Może dzwonił po kolegów, ale mam nadzieję, że to na niewiele się zda. Kurczę, bo nie chcę go zatapiać, ale z drugiej strony on tak niebezpiecznie blisko brzegu się kręci. Mamy go. No w stosunku do tego, co przeżyliśmy na łajbie Skurloka,
to jakoś tak sprawnie poszło. Z polecenia kontynentalnej spółki górniczej należącej do Konfederacji Ngwany, kopalnia złoża w Mafucie od 20 lipca 1694 roku wstrzymuje wydobycie. Kopalnia złota w Mafucie od pokoleń była dumą starych królestw górniczych. Pragniemy podziękować ziemi, która wydała takie bogate owoce, i naszym robotnikom za ich pieczołowite wydobywanie. Gdy tylko geolodzy z kontynentalnej spółki górniczej odszukają nowe złoża kruszcu, byli pracownicy kopalni w Mafucie znów będą mogli podjąć pracę. Będziemy szukać w pocie czoła, a wy w tym czasie możecie robić, co uznacie za stosowne, by zapewnić swoim rodzinom byt. No dobra, to wracamy w takim razie do Skurloka powiedzieć, że już wszystko mamy. Szybko poszło. No ale to przez to, że zdobyliśmy trochę tych kosteczek wcześniej. The Helm's freshest member. If greed's a sin, you're the devil himself. No patrz, kolego, masz. You avoided the spectre and got the goods. You made Chulin happy, saved the pirate round in this port. For a time. And then Chulin and his pigs will squeal for more. The pirate round, a mere service to their whims. And yet... it is the only way you can make coin and live long enough to spend it. Nothing else works. I've tried. I've starved. You see, I left home, barely a lad. Why? Father was a severe man. When mother died, he and his lash left me no choice but to escape. I took to the streets. I begged what I could. Stole what I couldn't. The point is, I was cut down before I had a chance to grow. Now here, I am chief of trade, but I am still not entirely free of the lash. When Chulin and the pirate ram call, I must heed. If I grasp the helm and deviate from course, only ruin awaits. Yet stay put. My fate is not my own. Leave me alone. I wish to think. Ej, czekaj, ale ktoś nam wino obiecał za pomoc. Uuu, i to są chyba długie działa, to co dostaliśmy. To mi się podoba. Tajemnica? No dobra, ale to za tajemnicę zabierzemy się w kolejnym odcinku. To będziemy musieli szpiegować. Kontynuuj interesy. Interesy będą kontynuowane, ale spojrzałbym tylko na te łajby, które są teraz dostępne, a także zabawki, które otrzymaliśmy, bo wierzę, że Skarlok zaoferował nam coś fajnego, prawda? Skarlok's ship of lies is sinking fast. Best save yourself, Captain. No, wskoczyło! Miner niszczyciel. Wiele nie potrzebuje, bo jeszcze 3 sztabki kobaltu to można kupić. Formę piaskową można zdobyć. Pływałoby szybciej, ładowność podobna. No, ale gorzej z tym strzelaniem. Gdzieś jakby wybrać się do Indii, tak zaryzykować, to można by było pójść w kierunku bombardiera. I to prezentuje się już naprawdę ładnie. I prędkość... I tu jakieś zabawki dodatkowe. Chyba mamy plan na przyszłość. W ogóle jaka ładowność. No to mi się podoba, część takim powinniśmy pływać od razu. Ciekawe, ile jeszcze tych statków później będzie. A i tu te dodatkowe. To czym się bawiliśmy o Skarloka na łajbie. No, to zaczyna się tu już gdzieś przewijać. No niestety jeszcze nie w tym przypadku. A jest też. Łe, no to tym bardziej będziemy szli w kierunku bombardiera. Na niego zbierzemy kasę. Czy może bardziej surowce, chociaż pieniądze też się przydadzą, żeby plan wykupić. Ale to tak w sumie, jakby mieć materiały na łajbę Skarloka, to można by było też zaszaleć. Rzadko kiedy strzelamy z tyłu, no ale jak już strzelamy, to się przydaje. Dobra, pokażcie to uzbrojenie. Co tu wbiło? No myślę, że tu bez wahania możemy sobie wrzucić na boki tutaj. Długie działo ogniowe. A my tu mamy długie działo, to jest 45 punktów, z tego jest 38. To wolę chyba to nasze długie działo, ale na tył też bym dał długie działo ogniowe, tak żeby to miało konkretny zasięg. Też konkretny zasięg to bardziej z przodu nam się przydaje.
Może tak. Już mi się zaczyna podobać. No dobra, ale jak to działo działa, zobaczymy już w kolejnym odcinku, gdzie też popracujemy nad naszą reputacją, a także znajomością ze Skarlokiem. A kto wie, może szybko skoczę na małe zakupy, żeby przygotować jego łajbę. Dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.